Zdrowia, szczególnie dla ludzi zbędnych i niezbędnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, w odpowiedzi na ten atak całego tej chińskiej zarazy Wuhan 19, no, która się rozprzestrzenia na wszystkie strony, na lewo, prawo, do góry, do dołu, w wszystkich kontynentach, w Ameryce coraz więcej. Dużo gubernatorów, majorów, prezydentów miast i tak dalej rozkazała po prostu siedzieć w domu. Rozkazała siedzieć w domu i się nie ruszać. No i teraz jest ponad połowa zamknięta stanów, ludzie nie chodzą, coraz więcej innych stanów doskakuje. Nie jest wesoła. No i te wszystkie niezbędne, czy tam zbędne firmy zostały im zakazane, żeby pracować, no ale ci niezbędni mają pracować. No i to w zasadzie można zadać pytania, kto jest niezbędny, tak? Kto jest wymagany, kto jest potrzebny? No lekarze, tak? Wiadomo, że powiedzmy lekarze, pielęgniarki, no to są niezbędni, wymagani. Karetki pogotowia też są wymagane. No wszystkie te sprawy związane z lecznictwem. Do tego sklepy spożywcze, no to na pewno są niezbędne. Tak samo jak i ciężarówki i ludzie, którzy jeżdżą tymi ciężarówkami. No tyle tylko, że jak zamykają miejsca na highwayach, żeby ludzie nie jeździli, no to teraz kierowcy zawodowi są tak blisko, żeby zrobić strajk, no bo srają po krzakach, nie mają gdzie się zatrzymać, żeby odpocząć. Znaczy zatrzymują się tam na tych miejscach zatrzymania, no ale wszystko jest pozamykane. Nie mają co zjeść i tak dalej, i tak dalej. Także oni są niezbędni, a ci, którzy im powinni pomagać, są zbędni i nie pracują. W New Hampshire, kiedy jeden gubernator powiedział, że trzeba zamknąć stan i powiedział taki, ten rozkaz dał, że wszyscy niezbędni ludzie powinni siedzieć, pracownicy siedzieć w domu, no to oczywiście, że wszyscy są równi, ale część jest równiejsza. No i kto jest równiejszy? No ludzie, którzy kwiaciarnie na przykład, ludzie, którzy pracują w miejscach pomagających kwiaciarniom, no to oni mogą pracować. Tak samo ludziom, którzy dostarczają pewne rzeczy na stoiska sprzedające przetwory czy wytwory rolnicze. No, także oni są wyłączeni z tego. No i jest to w New Hampshire, w Ohio dla odmiany, ten pierwszy, jeden z pierwszych gubernatorów, który się zapalił do zamykania i nakazywania siedzenia ludzi w domu, no to lista, kto jest wyłączony, no to są związki zawodowe, no i ludzie, którzy produkują no marihuanę, mają plantację marihuany, no to oni są wyłączeni. Także te krytyczne funkcje związkowe plus palenie i marihuana licencjonowana, podkreślają, tak, licencjonowana. No i faktycznie te licencjowane medyczna marihuana, czy wszystkie te rozdzielnie marihuany, jak również marihuana, gdzie się rośnie, gdzie to wszystko rośnie, no to jest na liście biznesów, które zabezpieczają jedzenie, zabezpieczają dach nad głową oraz dają na zapotrzebowanie podstawowych potrzeb życiowych. Także wygląda na to na dzień dzisiejszy, że marihuana, no to jest podstawowa potrzeba. W Colorado dla odmiany to sklepy alkoholowe są wyłączone z tego wszystkiego. No i tak samo w innym stanie, w Massachusetts. Również w Colorado są sklepy wyłączone z bronią. No i również jest wyłączone Uber i
Lyft i inne taksówki transportowe. Tak jak na jednym filmie jeden powiedział, mówi, synu, pijany, uzbrojony i w samochodzie, no to nie jest droga na życie. No i to faktycznie tak w Colorado jest, w tych górach skalistych tak wygląda, że tak podchodzą do życia. Dziwaczność tych wszystkich rozkazów wykonawczych przez gubernatorów, no wszystkie te szychy tam polityczne. No oni oczywiście mają pieniądze, nauczyciele będą mieli pieniądze, wszyscy urzędnicy w ratuszach i tak dalej, oni mają taki urlop płatny, no a oni rozkazują prywatnym biznesom. Biznes prywatny w Ameryce, no to jest ta średnia klasa, to jest to, co trzyma Amerykę, to jest ten wolny rynek, to, co ludzie zarabiają. No i urzędnicy, politycy to zamykają po prostu. Jest po prostu frustrujące, bo ilość bezrobotnych to są miliony. To po prostu tam chyba 2000, czyli 200 razy więcej ludzi złożyło bezrobocie niż normalnie. No i co robią? Co robią pracownicy, powiedzmy, restauracji, czy ludzi w nieruchomościach, czy ludzi, którzy sprzedają tam najróżniejsze rzeczy, kiedy oni idą i patrzą, że w delikatesach ludzie pracują, kiedy sklepy z najróżniejszymi narzędziami są otwarte, kiedy różne garaże reperujące ciężarówki są otwarte, no i co oni mają myśleć, tak? I zaczynają zastanawiać się, dlaczego oni są niezbędni, a my jesteśmy zbędni. W Ventura Country w Kalifornii tam facet taki sprzedawał lody, no i w zasadzie to wziął się sam, zamknął, bo mówi, że doszedł do wniosku, że śniadanie, lunch, no i obiad, to są rzeczy niezbędne, a moje lody są zbędne. Także doszedł do wniosku, że ludzie nie potrzebują. No później tak ich tam sporo poprzymykali, no ale on tłumaczył, że wszystkie te zbędne miejsca same w sobie powinny się zamknąć. No oczywiście, że Stany nie każą siedzieć w domu ludziom, którzy są związani z tym Wuhan 19, z testowaniem, tak, no bo to testowanie to jest jednak laboratorium, szpitale i tak dalej, no to jest bardzo ważna sprawa, no i zwalcza jednak całą tą epidemię, całą tą plagę, całe to, co się rozlewa. Tyle tylko, że samoobsługowe pralnie, czy pralnie chemiczne, czy normalne takie pralnie niechemiczne, no to one są wyłączone. No nie są. Są wyłączone. Także jednak nikt nie powiedział, że ludzie mają być, mieszkać, czy żyć w brudzie. Wielu prawników, wielu księgowych i wielu urzędników w bankach też im nie powiedzieli, że mają siedzieć w domu, no bo wygląda na to, że rachunki, to czy jest epidemia, czy nie jest epidemia, czy jest jakaś plaga na nas, no to jednak trzeba mieć te rachunki, mieć te wszystkie rozpiski i tak dalej. Drwale w Kalifornii, w New Hampshire i w Pensylwanii są wyłączeni pracownicy z tego siedzenia w domu, no bo oni podtrzymują jednak produkcję mebli, produkcję najróżniejszych produktów budowlanych, produkcję kantówki i tak dalej, i tak dalej. Także, że drwale to siedzą i wycinają i przesyłają. Tak. No w sumie tam w tych szaczorach nie wiadomo, co ich może złapać. W wielu stanach gubernatorzy mówią, żeby nie podróżować do innych stanów. Niektórych stanów krzyczą, że ci, którzy przyjeżdżają, to będą ich łapać. Nakazują tam samo kwarantannę 14 dni i tak dalej, no ale hotele są wyłączone z tego. No można się zastanowić, no faktycznie, jeżeli ktoś gdzieś musi mieszkać, czy przeżyć, no to te hotele powinny być wyłączone. Niektóre, wszystkie stany w zasadzie zrobiły wyjątek dla
pracowników religijnych, czyli tam wszyscy duszpasterze, można powiedzieć, ale dla odmiany wszystkie te spotkania, msze i tak dalej, no to są jednak nierekomendowane, czy można wręcz zakazane. Politycy, liderzy, no szczególnie Trump. Trump zdaje sobie sprawę, że i ostrzega, że amerykańska tolerancja na te wszystkie drakońskie obostrzenia, no to ma swoje granice. To ostrzega, że po prostu i te granice są dosyć bliskie. Jedna rzecz dla większości ludzi, no ten pierwszy tydzień, drugi tydzień, no każdy się zgadza, że coś takiego będzie, że te 12 dni, co miało się wykluwać i tak dalej, no to wszyscy się zorientowali w tym czasie. Ci, co powinni być chorzy, no to już powinni pokazać, że są chorzy, no a później już siedzieć tam w domu i nie rozrzucać tego. Teraz się okazuje, że po prostu nie ma miejsc, nie ma jakiejś metody. Nie ma metody, jak wyłapać tych chorych tylko i ich izolować. No i wszyscy kombinują, że po prostu wszyscy się będą izolować. To nie jest dobre, no bo jednak ludzie jako tłum, no to potrzebują jakiejś sprawiedliwości społecznej, potrzebują zrozumieć te ich poświęcenia i to, dlaczego państwo coś robi, dlaczego rząd robi, dlaczego ludzie to robią. No jest taki moment, w którym ludziom pęknie żyłka i to nie są, to nauka o zachowaniu ludzi, po prostu psychologia i tak dalej, no to wszystko wiadomo, to jeżeli coś jest nieprawidłowe, no to prędzej czy później ludzie będą specjalnie to łamać, no będą prowokować, będą łamać, także te wszystkie zamknięcia, no niektórzy debile już zaczynają mówić o 15 maja, o 15 czerwca, to jest po prostu zamordowanie wielu ludzi. Ludzie nie mają pieniędzy, biznesy nie mają pieniędzy i ci, co to zamykają, to po prostu chyba nie zdają sobie kompletnie sprawy. To oni mają swoje pensje i w ogóle nie widzą całej reszty. Te życie po prostu, dochody i tak dalej, no to jest makabra. Każdy przetrzyma tydzień, dwa, trzy czy cztery i później po prostu nadgoni to wszystko, no ale miesiące i tygodnie, no to jest idiotyczne. W New Hampshire Sununu, to on właśnie New Hampshire to jest, jak się popatrzy tutaj, jak patrzycie na mapę, to tutaj jest Atlantyk, tam jest Anglia, tu jest Pacyfik, Kalifornia, tu jest Kanada, no to New Hampshire jest mniej więcej tu jest Vermont, tu jest New Hampshire w kierunku Kanady, no to on długo nie chciał wydać rozkazu na to, żeby ludzie siedzieli w domu, no bo to jest granitowy stan, nazywają to granitowy stan, bo tam są dużo jest skał, tam są białe góry i ten granit przez powiedzmy 100-150 lat temu to był sławny z tego, wycinali tam bloki, cały Washington był zbudowany z granitu z New Hampshire, no ale to on tłumaczył, że wszyscy ci, co mieszkają, no to rozumieją, to żeby się nie zbliżać, żeby nie pluć na siebie przypadkowo, żeby tego nie rozprzestrzeniać i tak dalej, no ale jednak doszło do tego, że wszystko pozamykał. No i stan po stanie, wszystkie małe biznesy, które starały się jakoś tam utrzymać, które starają się nawet restauracje, no to starały się na wynos i tak dalej. To wszystko jakoś nie wypala, bo ludzie kupowali na wynos, a później to zaczynają w domu tylko jeść, już nawet na wynos nie kupują, na wykupywali jedzenie. Także te małe biznesy, szczególnie gastronomiczne, no to jest makabra, to jest coś, co zabije strasznie wiele biznesów. No i teraz to jest wystarczające, żeby wprowadzić ludzi w alkoholizm, szczególnie jeżeli te sklepy alkoholowe są otwarte, a w New Hampshire na przykład, no to jest jeden jedyny stan, czyli jeden z kilku stanów, gdzie alkohol jest zmonopolizowany przez rząd stanowy, czyli nie ma prywatnych sklepów alkoholowych, jak w innych stanach. W New Hampshire stan, czyli rząd
ma sklepy monopolowe. Żadnych innych sklepów nie ma, ale ma, można powiedzieć, monopol na alkohol. No i jeżeli ludzie będą chlali, będą pijani, no to Izba Wytrzeźwień działa, dlatego że w New Hampshire Izby Wytrzeźwień też są na liście wyodrębnionych z tych biznesów, które powinny być otwarte. Także są otwarte. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Jeżeli rozsyłasz, to dziękuję najbardziej. Tutaj jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń, żeby mieć codzienne powiadomienia. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.